Siemanko, Damian z tej strony. Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będę używał przynęty Kopyto Relaxu 15 cm w różnych kolorach. Zobaczymy, ile w stanie jestem złowić dużych szczupaków w ciągu około 3 godzin. Zapraszam do oglądania. Mamy pierwszego szczupaczka. No, oddaj gumę, koleżko, dzięki. Dobra. Wypuszczamy malce.
też większy. Przynajmniej nie połknął gumy tak jak ten ostatni. Dobrze, wyciągnę. Jeśli pozwoli. Pięknie. No już. Spokój. Aż ty dziadę. Spróbujmy jeszcze raz. Z jednej strony fajnie, że są to mety. Na pewno dla ryby jest może trochę mniej stresowo, ale z drugiej strony utrzymać ją to jest jakaś masakra. No łody daj ją. Już? Spokój? Strasznie. Strasznie nerwowa ta ryba. Wracaj tu. Koleżko, nic ci nie chce zrobić. Chce się tylko zmierzyć i wypuścić. Ok? Już? Powinien jakieś pasy do tego być. Osiemdziesiąt trzy. Nie ruszaj się. 83 centymetry. Dobra. Puścimy ją z powrotem. Włożymy ją z powrotem do podbieraka albo jakiś dzikus. I włożymy powoli do wody. Tak chyba będzie dla niej najlepiej. Dzikusie. Już, już. No, i po strachu. I dla ciebie, i dla mnie. Powiem tak. Dużo przymiot już kupowałem. Większych, mniejszych, droższych, tańszych na duże szczupaki. Ale
dla mnie bezsprzecznie to kopyto relaksu jest numer jeden. Jeśli chodzi o cenę, no bo nawet jak jeden szczupak zaatakuje i zrobi coś takiego z gumą, to się nic nie dzieje, bo to parę złotych kosztuje. A przez to chyba, że jest taka gruba i tak fajnie chodzi ogonek w wodzie, to no to jeszcze nie było dnia, żebym nie złowił jakiejś większej sztuki na niego, także ja polecam. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę i co? Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, hej!